Jak oceniacie konkurencję? Kogo się najbardziej boicie? Znaczy, boicie to może złe słowo. Mhm. Kto dla was, kto waszym zdaniem jest najsilniejszy? Na samym starcie. Nie patrzymy na to w ten sposób. Tak, nie rozważamy tego w ten sposób. Patrzymy Proszę na siebie. No dziękuję. Patrzymy na siebie, bardziej chcemy pokazać siebie przez pryzmat naszych zainteresowań, pasji, tego, że oczywiście program Love Island dał nam szerszą, większą rozpoznawalność, natomiast chcemy pokazać, jaki jest nasz dorobek życiowy, czym się zajmujemy, co potrafimy i skupiamy się na tym, że chcemy pokazać siebie w tym wszystkim. Innym życzymy jak najlepiej i żeby jak po prostu się też rozwijali, żeby pokazali, co potrafią. Ale mówię, nie patrzymy na to przez pryzmat absolutnie konkurencji, tylko przez swoje własne cele i chęci. Tak, ja jedynie dodam, że oczywiście wspomniałam tu wcześniej, że Mikołaj wcześniej nie tańczył. Jakby kilka osób miało styczność z tańcem, dlatego to są jakieś tam delikatne takie tutaj nieścisłości, ale chcemy wyciągnąć z tego plusy i tak jak powiedziałam, Mikołaj nie ma złych nawyków, więc nie muszę go oduczyć czegoś, więc fajnie, że zaczyna od zera, staramy się to jakby zamienić w nasz plus i tak. No. Jestem no, totalnym, jak to można powiedzieć, ogórkiem tanecznym na tą chwilę. No. I trzeba, no. Ja jeszcze wrócę do tego, co powiedziałaś, bo ja wiem, o kim mówiłaś, ty wiesz, o kim mówiłaś, ale oni nie wiedzą, kto miał styczność z tańcem. Tylko i tak jakby to są moje domysły, ja też nie chcę... Rzucać podejrzeń. Nie chcę rzucać podejrzeń, to jakieś tam moje domysły, które po prostu widziałam na żywo. I też jakby... Mikołaj dorówna im wszystkim. No postaram się, mam nadzieję, że będę miał na to czas też, żeby dorównać, no bo wiadomo, miesiąc przygotowań to nie jest dużo, żeby się przygotować do pierwszego tańca przed 4-milionową publiką. Mhm. Sylwia pięknie wybrnęła z tego pytania. Nie, po prostu tam widziałam czasem na różnych tak publicznych wystąpieniach, jak niektórzy się ruszają, to widać, że tam jakieś podstawy kiedyś były grane. Coś się działo kiedyś. Coś się kiedyś działo.